jezuici zaproponowali trochę taką inną definicję przywództwa. Dla jezuitów przywództwo to jest postawa życiowa oparta na czterech wartościach: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmu. Jest to przede wszystkim najpierw postawa wobec samego siebie, a potem wobec innych. Przywódcą można być w domu, na ulicy, w codziennych czynnościach. Nie dotyczy to niezwykłych sytuacji. Przywódca to ten, co ma wpływ najpierw na siebie samego i przez to na innych. Jezuici uznali, że mogą mieć jedynie na swoje reakcje. Nie mają zaś wpływu na wydarzenia, na sytuacje. To przypomina mi to 12 kroków, prawda? Dlatego podstawą przywództwa u nich są ćwiczenia duchowe. Raz w roku przez 30 dni oraz niektóre ich elementy są powtarzane 3 razy w ciągu każdego dnia życia. Są to tak zwane egzameny. Tak? Propozycja jezuitów dotyczy poniekąd każdego z nas. Tak. O ile zdecydujemy się na ciągłą pracę nad sobą do końca życia, przyjrzyjmy się teraz tym czterem wartościom, na których opiera się postawa przywódcy. Pierwszy, samoświadomość. Przywództwo zaczyna się od autoprzywództwa, a autoprzywództwo zaczyna się od poznania samego siebie. Czyli poznać, jakie są moje cele, zrozumieć własne mocne i słabe strony, uzależnienia, to, co mi przeszkadza. Ci, co poznają siebie, nie będą mieć problemów z motywacją do działania. Żeby w świecie rozszerzonego chaosu nie pogubić celu, do którego dążę i wartości, na których opieram swoje życie, powinnam się na nich koncentrować 3 razy w ciągu dnia. Rano po wstaniu, po obiedzie i po kolacji. Rano przypomnieć sobie o miłości, której doświadczam od Boga, a 2 razy w ciągu dnia sprawdzić, czy to, co robię, przybliża mnie, czy oddala od celu. Czyli wyciąganie wniosków z błędów i porażek 2 razy dziennie. Nieustanne ćwiczenia, ćwiczona samoświadomość to przeciwieństwo życia bezrefleksyjnego, kochającego stabilizacji, niechętne zmiany. Bezrefleksyjność i duszność człowieka to ulubiona postawa dla diabła. Wtedy łatwiej mu zapanować nad człowiekiem. Posiadanie niezmiennego fundamentu zaspokaja tę wewnętrzną potrzebę stałości i niezmienności, a tym samym otwiera na zmiany. Dla wspólnoty ta sama formacja, tak jak na przykład te 4 wartości wynikające z ćwiczeń duchowych, pozwala podejmować decyzje samodzielnie według tych samych zasad w jedności z innymi członkami wspólnoty, bez nieustannego odwoływania się do centrali. To jest takie odniesienie do wspólnoty. Ci, co wiedzą, dokąd zmierzają, jakie wartości nie podlegają dyskusji, zyskują energię i pomysłowość, by dokonywać śmiałych zmian. Czyli posiadanie takiego stałego trzonu, na przykład w przypadku naszej wspólnoty, mogło to być 12 kroków, pozwala mieć większe zaufanie do poszczególnych liderów z poszczególnych obóz. Sukces wspólnoty jezuitów polegał nie na tym, że Loyola był wybitnym przywódcą i nimi zarządzał, tylko na tym, że formował przywódców i oni sami zarządzali sobą i innymi tam, gdzie byli. Loyola tylko ich zachęcał do samodzielności i okazywał zaufanie. W jednym ze swoich listów tak pisał: ty, który jesteś na miejscu, będziesz lepiej wiedział, co należy czynić. Działaj zgodnie z maksymą, tak krawiec kraje, jak mu materii staje, tylko daj nam znać, jak postąpiłeś. Czyli podstawą jedności we wspólności i samodzielności poszczególnych jezuitów była formacja. Jak wspomniałam wcześniej, świadomość tego, co nigdy nie zmienię, otwierała na pomysłowość. Dawała śmiałość do podejmowania ryzyka. I to jest właśnie ta druga cecha, pomysłowość. Taka druga postawa dla przywódcy. Pomysłowość uwalniana jest przez samoświadomość, zbudowana jest na fundamencie obojętności, rozumianej jako wolność od nieuporządkowanych przywiązań. Tutaj Loyola tłumaczył to na przykładzie takiej przypowieści o trzech młodzieńcach. Wszyscy oni otrzymali ogromną sumę pieniędzy,
I tak, jeden i drugi byli bardzo obciążeni tym, jeden dawał za dużo, drugi cały czas trzymał kurczowo, a trzeci wyzwolił się od przywiązania do tych pieniędzy, także wolności je zatrzymywał i wolności wydawał. I to jest właśnie istota tej obojętności, tej wolności, która jest podstawą pomysłowości. Tylko będąc wolnym od przywiązań, można być elastycznym i pomysłowym. Przywiązanie jest zwykle lekarstwem na jakieś nasze bóle wewnętrzne. Na przykład przywiązanie do pieniędzy wynika ze strachu przed porażką, poczucia się ważnym, bycia centrum uwagi, poczucia niedowartościowania. Nasze wewnętrzne lęki, przywiązania wpływają na nasze decyzje i działania. Na przykład żona boi się postawić granicę mężowi ze strachu przed samotnością. Pomysłowość rośnie na przekonaniu, że większość problemów ma rozwiązanie dzięki wyobraźni, wytrwałości i otwarciu na nowe pomysły. Poza tym to ambitne wyzwania pobudzają do wyjścia poza schematy dotychczasowego myślenia. Na przykład wyobraźmy sobie, że szef mówi pracownikom, słuchajcie, obniżcie koszty waszej pracy o 5%. No to oni sobie się osobą. No to będziemy kochać mniej ołówków, nie? Będzie o 5%. A potem mówi szef, że słuchajcie, obniżcie koszty waszej pracy o 40%. Aha, to już nie można z czego nie rezygnować. Może trzeba wypracować nowe sposoby działania. Czyli popatrzcie się, ambitniejsze działania, ambitniejsze cele powodują pracę nad nowymi pomysłami. Z pomysłowością związana jest gotowość do zmian. Kandydaci mieli się uczyć żyć zmian. W tym celu przechodzili początkujący jezuici specyficzny test. Na wizję wyruszał w drogę z pustymi rękami, żebrząc o jedzenie i nocleg. Na przykład miał przemierzyć całą Europę, to z góry do domu, nie? Przesłanie było jasne. Bądź zaradny, mobilny, kreatywny, wolny od przywiązań, zdolny do niezależnego działania w pojedynkę. W trakcie tej książki są opisywane poszczególne historie jezuitów, którzy wybierali się samotnie, tak jak Savery, z Europy, przez Indie, Chiny i Japonię. I on to wszędzie sam jechał. Jest niesamowite. Wtedy przeprawa statkiem to trzeba byłoby mieć szczęście, żeby to przeżyć. Statki się rozbijały, panowały tam choroby, nie było co jeść, nie było co pić. Po prostu wiele ludzi nie przeżywało takiej podróży. On to przeżył. Nie tylko przeżył, ale pozakładał różne wspólnoty. Ja sobie myślę, jak taki człowiek sam miał tyle energii i takiej motywacji, żeby tego wszystkiego dokonać. Bo myślę, że największym problemem każdego przywódcy jest samotność. To jest moja refleksja. To było Savery. To się odbiło też na nowym wymiarze modlitwy. Kiedyś Loyola o mało nie dostał refleksji, kiedy usłyszał, że jego sekretarz pozwolił grać na półtorej godziny modlitwy. Loyola twierdził, że człowiek prawdziwego umartwienia potrzebuje zaledwie kwadrans, by zjednoczyć się w modlitwie z Bogiem. Jezuici mieli być rozmodleni, ale inaczej. Mieli znaleźć sposób na pozostanie rozmodlonymi i duchowo pozbieranymi, bez wycofywania się z działania. Również dzięki tym trzem egzaminom w ciągu dnia mieli odnajdywać Boga we wszystkim. W rozmowie, spacerach, patrzeniu, smakowaniu, słuchaniu, myśleniu, we wszystkim, co robili. To miała być kontemplacja praktykowana w działaniu, codzienna refleksja nad życiem przez działanie i dokonywanie zmian. Ta otwartość na zmiany. Kiedyś Loyola został zapytany przez kogoś, co by się zrobił, gdyby nagle papież rozwiązał zakon. Pomodlił mu się 15 minut, a potem byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Także zupełne nieprzywiązanie do swoich jakichś tam celów. To jest pomysłowość. Trzecia postawa, miłość. No tutaj Loyola uczynił najważniejszą regułą i kamieniem węgielnym wspólnoty. Przywództwo ma być napędzane miłością. Patrzy na drugiego tak, by dostrzec talent drugiego, jego potencjał i godność. Ta miłość do innych wynika z dostrzeżenia najpierw u siebie swojego potencjału, talentów, godności, odkrycia miłości Boga do siebie. Miłość we wspólnocie ma się wyrażać czynną postawą wyrażającą się czynem. W przeciwieństwie do środowisk pracy, zobaczmy to na przykładzie jakiegoś zakładu pracy. W przeciwieństwie do środowisk pracy, które wysysają energię pełne zdradzieckich zachowań i niepewnego jutra,
Środowiska pełne miłości tworzą w ludziach sporą energię. Osoby, które są wspierane przez kolegów, którym zależy odnieść sukces, którzy im w tym pomagają, gdy są szanowani, cenieni i obdarzeni zaufaniem, o wiele lepiej funkcjonują. No, coś to jest takie powiedzenie, że nie praca leczy tylko atmosferę. Ten komplet postaw Loyola nazwał miłością i uczynił podstawową zasadą zgromadzenia. Ta miłość nie tylko jednoczyła jezuitów, ale też była przekazywana tym, którym jezuici służyli. Miłość też prowadziła niejednokrotnie jezuitów do konfrontacji. Tam, gdzie nie było szacunku do człowieka, gdzie występowała niesprawiedliwość, ale też miłość w takim, no, może być krytykowaniu, czy zwracaniu uwagi podwładnym, czy członkom wspólnoty, czy pobudzaniu do działania. Zawsze takie działania musi cechować miłość. Na czym to ona polega? Że ważniejsze jest to, jak się mówi, niż to, co się mówi. Ważniejsze jest właśnie to podejście. Loyola tak mówił, by krytyka i zachęta były skuteczne, pomocne jest, gdy ten, który zwraca uwagę, ma pewien autorytet lub działa z wielką czułością. Czułością, którą można dostrzec. Jeżeli tych właściwości brakuje, zwrócenie uwagi się nie powiedzi. Pamiętam taki list Loyoli do jednego z współzałożycieli, zresztą pochodzenia żydowskiego. Człowiek niezwykle talentowany i dosyć surowy był ten list, który mu zwraca uwagę, że jest po prostu niezadowolony z jego działań. Jeszcze kazał mu wyznaczyć sobie pokutę za to, co zrobił. No to ten wyznaczył. I było charakterystyczne, że on powiedział, że przyjmuje wszystko, co jest powiedziane z miłości. Ten podłany, że to pracował. Także ta miłość to nie była tylko czułostkowość, ale zresztą Loyola mówił, że ostrzej traktuje tych, którzy mają większy potencjał po to, żeby ich pobudzić więcej do pracy. Także ta miłość taka zdrowa, a nie czułostkowa. I ostatnia cecha, heroizm. Jezuici, inaczej magis. Ja całe życie słyszałam, że jezuici to jest magis, czyli więcej. Na czym to polega? Jezuici żyli dzięki codziennym egzaminom w nieustannej gotowości do zmian. Na lepsze. Było to określone jako życie z podniesioną nogą, takie określenie. Zarówno w podejściu do jakiejś sprawy, jak i podjęciu nowych działań. O co tu chodzi? Zawsze zastanawiali się, czy to, co robią, jakby kontrolowali, czy to, co robią, nie można zrobić jeszcze lepiej. W ten sposób ważne było nie tylko to, co się robi, tylko jakie ma się do tego podejście. Czyli nie mogę, na przykład, jest takie podejście. Jezuici na początku stworzyli taką sieć szkół i dostali taką młodzież tak rozwydrzoną, że rodzice już mieli ich dosyć. No i teraz tak, przychodzi taki jezuita nauczyciel do takiej klasy, widzi taką młodzież i tak, albo podejdzie do tego, aha, no tak, dzisiaj kolejny dzień użerania się z taką młodzieżą, nie? Albo powie, że to, co dzisiaj zrobi z nimi, od tego zależy przyszłość całego świata. Zobaczycie, jaka różnica jest w motywacji. Zupełnie inaczej się pracuje z taką motywacją. Czyli skupienie się w danej chwili na tym, by jak najwięcej dobra osiągnąć w tym miejscu i z tymi ludźmi, czyli jak najlepiej pomnożyć to dobro, które ma się tu i teraz. Wyobrażali sobie największe możliwe dobro jako owoc swojej pracy. To pobudzało motywację i dawało energię. W ten sposób motywowali właśnie siebie, by jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, który posiadają. Heroiczne przywództwo, czyli takie przywództwo, które ciągle mówi magis, więcej, lepiej, bardziej, wymaga nieustannego sprawdzania, czy to, co robią w danej chwili, jest najlepszym podejściem, czy nie można by coś zmienić, by było lepiej. Można by powiedzieć, no tak, takie świetne założenia, ale co się stało, że w pewnym momencie wszyscy mieli dosyć jezuitów, aż skończyło się to rozwiązanie w XVIII wieku. Okazuje się, że są pewne czynniki, które mogą to niszczyć. W miarę jak przybywało stabilizacji, malała skłonność do ryzyka.
Gdy jezuici rozrośli się ponad miarę, stworzyli wspaniałą sieć szkół, najnowocześniejszą w Europie, to stracili czujność. Zaczęli odchodzić od tych wartości, które przyniosły im sukces, czyli od ryzyka i innowacyjności. Kolejnym elementem, który zagrażał istnieniu jezuitów, to odejście od pierwotnej misji na rzecz działań drugorzędnych. A przecież misja jezuitów to była gotowość zostawienia każdej rzeczy, jezuita Loyola powiedział, że wręcz zostawić literę w połowie niedopisaną. Zresztą taka była praktyka, że jezuita dostawał polecenie z dnia na dzień, że ma spakować się i wyruszyć na przykład na koniec świata. Tak dostał ksawer. 24 godziny spakowania się i wyruszenia do Chin. Był gotowy. Natomiast w momencie, kiedy mieli całą sieć szkół, no jak można być gotowym? Przecież trzeba zorganizować istnienie tych szkół, zrobić środki. Nie można tak nagle zostawić nauczycieli, uczniów. To jest niepoważne, nie? Czyli nie byli w stanie już zareagować na pilne i nowe wyzwania, no bo trudno to zrobić, mając sieć szkół, którą trzeba zapewnić byt. Heroizm się ulatnia, gdy przywództwo zaczyna mieszać się z przetrwaniem. Czyli na wszystko, byle, zrobię wszystko, na wszystko się zgodzę, byle przetrwać. I wtedy zrobili straszne rzeczy. Jak ktoś oglądał misję, jezuici założyli w Ameryce Południowej wspaniałe misje, takie tak zwane redukcje, gdzie były no, to wspólnoty Indian, które były wręcz samodzielnymi gospodarstwami, firmami, tam pracowali Indianie wolni od ucisku, od rolnictwa. No, ze strachu przed rozwiązaniem zakonu, przed zniszczeniem zakonu papież nakazał to wszystko zniszczyć, znaczy zrezygnować i oczywiście skończyło się straszną masakrą. Trzeba być naprawdę heroicznym, by uratować firmę, wspólnotę, siebie, przed samym sobą. Przed tą właśnie tendencją do szukania stabilizacji, unikania ryzyka, zamykania się na nowe pomysły. Sukces rodzi samozadowolenie i gdy tracimy magis, czyli chęć do bycia lepszym, znajdowania lepszych rozwiązań, dążenia naprzód, to wtedy następuje też schyłek organizacji, wspólnoty, czy też osoba przestaje się rozwijać. Tak stało się z jezuitami, którzy utracili tą magis i zaczęła się polityka ustępstwa, co doprowadziło do rozwiązania zakonu w 1767 roku, co wiązało się z tragedią wielu osób. Dlatego duża odpowiedzialność spoczywa na przywódcy, on ma być strażnikiem wartości, na jakiej stoi organizacja czy firma. I na koniec. Te cztery postawy, samoświadomość, pomysłowość, miłość i heroizm, polegający właśnie na szukaniu tego więcej, były tak silnie wyćwiczone, że nawet jezuici w podeszłym wieku zachowali tą samą gotowość zmian i wierność tym czterem postawom. Dla mnie to jest niezwykłe, dlatego że ja pracuję z starszymi osobami i wiem, jakie też studiuję geriatry, jakie zmiany po prostu zachodzą w mózgu, że ciężko po prostu w sposób fizyczny ludziom się otworzyć na coś nowego. A wiem też, to już taka dygresja na boku, że są robione badania chorych na Alzheimera i na przykład bardzo rzadko się zdarzają te choroby u profesorów, u osób aktywnych umysłowo do późnych lat i co najważniejsze mających szerokie kontakty międzyludzkie, czyli i wspólnota, i rozwój wewnętrzny, i umysłowy sprzyja zdrowiu. Ale taka dygresja. Czyli byli przywódcami do końca życia. Na przykład taki jeden z jezuitów, który został przybranym dziadkiem cesarza Chin, zdobył tak wielkie zaufanie Chińczyków, że młody cesarz, gdzie tam miał parę lat, stwierdził, że on jest jego dziadkiem i pozwolił się zaadaptować. On pod koniec życia był w stanie zrezygnować jakby z dotychczasowych takich poglądów, które stwierdził, że jednak odeszły do które były zakonnej i tym samym pojednał braci, którzy byli wzbudzeni, nie uważali, że on ma rację, że nie ma racji. Czyli jakby był przywódcą do końca życia, był otwarty na przemianę
na przyznanie się do czegoś, co nie zrobił najlepiej. Czyli byli przywódcami do końca życia. Szal przyznał się właśnie do błędów i tym samym powiedział, pojednał się z swoimi braci, wykonując pracę nad samym sobą przez całe życie. Czyli ćwiczenia pozwalają nam zachować wierność. Właśnie. Te cztery wartości nie chronią przed błędami, lecz przywódca rozmyśla o swoich błędach, uczy się na nich i idzie dalej. I to wytrwałość, wierność tym czterem zasadom jest najważniejszą cechą przywódcy. Bądźmy przywódcami dla samych siebie.